W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, przychodzę do Ciebie dzisiaj, by słuchać Twoich słów pouczenia, bym przestał żyć tak, jak żyję, lecz bym żył życiem Twoim. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, aby myśleć w moim umyśle. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, aby krążyć w mojej krwi. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, aby spoglądać w moich oczach. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, aby słuchać w moich uszach. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, aby przemawiać w moim głosie. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, aby oddychać w moim oddechu. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, aby pulsować w moim sercu. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, aby się poruszać w moim ruchu. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolą Boża, modlić się razem ze mną, a następnie podaruj tę modlitwę sobie, jakby była moją, aby zastąpić modlitwę wszystkich i oddać Ojcu chwałę, którą wszystkie stworzenia powinny Mu oddawać. Wtulam się w ramiona Twe, czuję bicie serca Twego. Jezu mój, Jezu mój, mów do mnie, jam jest Twój. Słowa zapisane przez Alicję. Każda minuta, która nie jest przeżywana wspólnie ze mną, jest czasem zmarnowanym. Miną wrzuconą w błoto. Dosłownie. Poznawać mnie można tylko przez własne doświadczenie, przez przeżywanie osobistego kontaktu ze mną. Mój głos zawsze jednak odzywa się w głębi serca, wskazując na coś, co dociera do Ciebie poprzez zmysły ciała.
Bądź czujna i rozpoznawaj, gdy mówię do Ciebie, posługując się ludźmi lub sytuacjami. Bo może być też tak, że w czyichś słowach jest mój głos. Bądź też czujna, by rozpoznawać działanie zła, budzące w sercu niepokój, zniechęcenie lub inne uczucia negatywne. Oczyszczenie i uzdrowienie wewnętrzne wymaga Twojego świadomego reagowania, odrzucania wszystkiego, co niszczy pokój i miłość, i przylgnięcia do mnie ze wszystkich sił. Wołaj do Matki w chwilach trudnych. Pod Twoją obronę. Zdrowaś Maryjo. Mamo, ratuj. Jezus mówi dalej, a Alicja zapisała: Święta i pełna chwały jest modlitwa mieszkańców nieba. Modlitwa dzieci ziemi może być tylko wzdychaniem. I dobrze, jeśli jest wzdychaniem z głębi serca. Znacznie gorzej, jeśli jest tylko słowami, chociażby bardzo pięknymi. Każda chwila i każda okoliczność jest dobra, by modlić się wspólnie. Obecny czas
wymaga łączenia się z braćmi w wierze i wspólnego trwania w modlitwie, zawierzania świata i siebie, siebie nawzajem Bogu w Trójcy Świętej, który jest jedynym oparciem i ocaleniem. Gdy spotykacie się i gdy jesteście razem, módlcie się i rozważajcie znaki, jakie niesie słowo moje i sytuacje wydarzające się w waszym życiu i w świecie. Odczytujcie te znaki w świetle nauki płynącej z Ewangelii i z głębi waszego wnętrza, oddanego Bogu w modlitwie. I trwajcie w ufności i pokoju. Amen. Módl się tak, aby serce Twoje dziś wznosząc się mogło wyznać Panu, że Jezus moim Zbawcą jest. Jezu, cichy, pokorny, miłosierny sercem, uczyń serce moje takim, jakie jest Twoje. Uczyń serce każdej siostry, każdego brata takim, jakie jest Twoje. Abyśmy byli jedno, błagamy Cię, Ojcze nasz. Abyśmy byli jedno, błagamy Cię, Ojcze nasz. Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju, aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas. Uświęć nas w prawdzie, błagamy Cię, Ojcze nasz. Uświęć nas w prawdzie, błagamy Cię, Ojcze nasz. Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju, aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.
Zachowaj nas od złego, błagamy Cię, Ojcze nasz. Zachowaj nas od złego, błagamy Cię, Ojcze nasz. Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju, aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas. Jezus, i Ty cały dzień, całą noc razem, by mówić do Ciebie, by Ciebie słuchać, by Ciebie przemienić i uświęcić. Pozwól Jezusowi na to. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.